Cześć! Cześć! Lubinka i Peri w audycji Kupa Chrustu! Yeah. Znowu! Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o... Linka pamięta, że byłyśmy w trójkącie? Pamiętam! Wcale nie tak dawno temu. I to nie raz, nie dwa. Oj tak, jeszcze switche były. Co się teraz? No to nie były fajne trójkąty. Nie, nie, ale wiecie, że wy też jesteście w takich trójkątach? Często? Najpewniej tak. Najpewniej. Większość kiedyś była albo nadal jest. A chodzi o trójkąt? Ofiara, kat, ratownik. W dzisiejszej trójkątnej dyskusji udział biorą Binka, Peri oraz w roli skreczującego Warkocz Peri. Powitajcie go brawami, bowiem jest to ostatni raz, kiedy dorwał się do mikrofonu. Obiecujemy, że więcej mu na to nie pozwolimy. Zastanawiacie się zapewne, o co dokładnie chodzi, jak to wygląda. To takim najprostszym przykładem jest rodzina, której trzyosobowa rodzina, w której ojciec pije alkohol. Jak sami się domyślacie, ojciec staje w roli kata, który dręczy matkę. Dziecko w takiej sytuacji przyjmuje rolę ratownika, no a matka, wiadomo, jest ofiarą. Ten schemat jest bardzo wyrazisty i wydawałoby się oczywisty, ale w nim może nastąpić tak zwane switchowanie. Czyli zamiana ról. Dokładnie. Bo gdy nasz przykładowy alkoholik, ojciec, postanowi, że będzie się leczył, zacznie odczuwać chociażby wyrzuty sumienia i uświadamiać sobie, co się zadziało, to w tej sytuacji zmiana atmosfery w rodzinie spowoduje, że matka ofiara nareszcie poczuje przestrzeń do tego, żeby uwolnić złość i wkurw, który przez lata w niej narastał. I wtedy bardzo często jest tak, że niekontrolowane emocje powodują, że ofiara zamienia się w kata, a kat w ofiarę. I znów biedne dziecko występuje w roli ratownika. Ale może być też tak, że dziecko, które dorasta i widzi, że na przykład ojciec się nie zmienia, może stać się katem swojego ojca. Bądź może zacząć czuć się ofiarą i bardzo długo nieść na swoich barkach ten ciężar, robiąc z tego wątek przewodni swojego życia. Ach, bo ja jestem DDA i mi jest w życiu trudno, bo jestem ofiarą mojej sytuacji rodzinnej. To jest taki przykład bardzo charakterystyczny, ale bywają bardziej subtelne relacje, które również ten trójkąt wyświetlają, na przykład przyjacielskie relacje, prawda? Prawda, prawda. Oczywiście, że tak. Zresztą można też mieć trójkąt w dwie osoby. Tak. My doświadczyłyśmy chyba każdej roli. Tak. Byłyśmy katami, ofiarami i ratowniczkami. I zbawcami, tak. Czasami jest się i można być na przykład katem zbawcą. Zakatować kogoś swoją chęcią uratowania go. Tak. Albo można być ofiarą. Katem. Można być tak bardzo przekonanym, że cierpimy. O swojej krzywdzie. Tak, że nie zauważymy, kiedy stajemy się toksyczni i wysysamy jak wampir energię z ludzi, którzy wcielają się w rolę ratownika. To ofiara kat, no. I jak się tak dobrze rozejrzymy, to w stosunku do każdego przyjmujemy którąś z tych postaw. Tak, i tutaj też możemy switchować, czyli zmieniać rolę.
Może się to dziać w tak płynny sposób, jak w dialogu nasze role na przykład słuchającego i mówiącego. Ale też warto na to zwrócić uwagę, na takie dynamiki, które się między nami dzieją, bo też mogą być na przykład pewnym źródłem konfliktu, takim nieuświadomionym. Na przykład ktoś kogoś bardzo chce ratować, a ten drugi ktoś nie chce być ratowany, bo no nie czuje się w tej roli ofiary, więc zbawca nie jest mu potrzebny i siłą rzeczy po prostu zaczyna się irytować. Tak, bo na przykład ratowany jeszcze nie widzi tego, że w ogóle potrzebuje pomocy i trzeba dać mu czas, żeby w swoim tempie wszedł we właściwy proces, nie na siłę. Możesz sobie żyć w wyparciu. Mhm. My coś widzimy, że on tej pomocy potrzebuje, ale on sam jeszcze nie jest gotów to zobaczyć. Najlepszy... Wtedy jesteśmy upierdami. Tak. I najlepszym tego przykładem są relacje w związkach, kiedy to bardzo często kobieta widzi więcej w swoim partnerze i tam go ciśnie, żeby coś zrobił z sobą, żeby poszedł na terapię, bo ona przecież widzi, że to jest takie no, oczywiste. A facet się upiera, że nie, że on nie potrzebuje, no bo nie jest głupi, nie będzie chodził na terapię. I wtedy następuje eskalacja emocji, kobieta jest bezsilna, wkurwiona, a mężczyzna sfrustrowany i również bezsilny. I wtedy po prostu należy odpuścić. To jest najlepsze lekarstwo. Czas sam załatwi sprawę. Można rzucać intencje po cichu. Bądź nie być ofiarą tej sytuacji, po prostu się z niej wymiksować, jeżeli to już jakby nie ma nadziei, tak? No, jakieś wspólne wzrastanie i rozwój. Mhm. Tak, taka decyzja też jest bardzo istotna. Albo sobie dać na przeczekanie, jeżeli są jakieś rokowania obiecujące. Ja osobiście zaczęłam zauważać te relacje stosunkowo niedawno i te role, które się wpisuję. Natomiast od momentu, kiedy sobie to w sobie zaobserwowałam, włączyłam świadomość i wiele, wiele się zmieniło. Bo co zrobić, żeby nie wpadać w te trójkąty? Przede wszystkim mieć świadomość tego, że coś takiego istnieje. Drugi krok to obserwować się, być uważnym na to, w co wchodzimy, jak wyglądają nasze relacje z innymi osobami. Tak. Poza tym duża doza życiowej samodzielności również pozwala uchronić się przed często toksycznymi sytuacjami, bo wiele z tych sytuacji wynika z jakiegoś rodzaju współuzależnienia lub uzależnienia się od kogoś. Oj tak, finansowo na przykład. Czyli kredyty, jakieś wspólne budżety. Bo tu się dzieją między dorosłymi ludźmi trochę takie relacje też jak pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Jeżeli ktoś jest od kogoś zależny i gdyby nie ten drugi, to by wylądował na bruku i tak dalej, i tak dalej. No to tu już mamy dynamikę, w której łatwo jest o jakiegoś rodzaju nadużycia. Tak. Może to być, nawet można to nazwać ekonomiczną agresją, tak? No i teraz jeszcze rodzi się pytanie w związku z tym trójkątem, a konkretnie rolą ratownika. Czy to oznacza, że mamy nie pomagać? Nie wspierać? Wspierać wtedy, kiedy ktoś potrzebuje i nas o to poprosi. No to nie ma sensu drążyć. Trzeba dać z szacunku i bez oceniania tej drugiej osobie przestrzeń do tego, żeby była w swoim tempie, w swoim procesie. Tak, a przypominacie sobie taką przypowieść indiańską z Piotrusia Pana chociażby, gdzie Indianie wedle swoich przekonań, jeżeli jeden drugiemu uratuje życie, to życie już należy do tego, który je uratował. Czyli w pewien sposób wiąże ludzi
takim paktem, że oh, to skoro ty uratowałeś moje życie, to teraz moje życie należy do ciebie. I to się często dzieje w sposób bardzo subtelny i metaforyczny właśnie w relacjach między ludźmi, więc ruszanie z kopyta na ratunek czasami może być też energetycznie takim zakusem na czyjąś autonomię albo na czyjeś życie. Oj tak. Ach, i potem jest to uczucie zobowiązania, że no tak, no skoro uratowali mnie, uratowała mnie, no to teraz to ja już jestem winien tego, żeby wytrwać, tak? A kto najczęściej stosuje ten argument, że jesteś mi winna? Mamusia. Tak. Bardzo często jest tak, że nieświadomi rodzice uważają, że dziecko jest ich własnością i że skoro matka urodziła nas, to ma nad nami pełną władzę i kontrolę i może wszystko. Moje, nie moje dziecko, prawo własności. A tak nie jest. Tak nie jest. Dziecko jest oddzielnym bytem, niezależnym i zaprasza się je do życia po to, żeby je wspierać w byciu sobą, a nie żeby modelować na swoje widzimisię. No i jeszcze często taka dynamika się zdarza pomiędzy żoną a mężem. W momencie, kiedy żona na przykład poświęca się domowi i wychowaniu dziecka, w tym czasie mąż przejmuje funkcję opiekuna, żywiciela, prowajdera. I wszystko byłoby z tym jak najbardziej w porządku, ponieważ taka praca ze strony mamy czy kobiety jest... No, bywa ekwiwalentem tej tyry, do której w tym samym czasie chodzi tata bądź mąż. Natomiast często też może być wykrzywione później energetycznie w krzywym zwierciadle, bo ta praca taka domowa, to się nazywa czasami po angielsku, się mówi invisible labor, czyli kobiety wykonują bardzo dużo czynności, bądź w rodzinie, bądź też w domu, które nie są wcale uznawane za pracę. A gdyby taki tata był z tym wszystkim sam i na przykład miał płacić za opiekunkę, to to już jest w Łodzi około 4000 miesięcznie, plus dodatkowo... Sprzątaczka. Tak, to jeszcze kolejnych. Pralnia. I tak dalej, i tak dalej. To i catering. Okazuje, że tak naprawdę te wszystkie usługi niewidzialne oraz jeszcze psycholog często i w ogóle... O, tak. I jeszcze nie zapominajmy o seksie. No nie zapominajmy o seksie, w związku z tym no trochę się tego potrafi nazbierać i jakby to podliczyć z ołówkiem pod słupkami, to by tak nie było wcale kolorowo. Gdyby za to wszystko trzeba było zapłacić. No... Więc, no tak, to w zasadzie to można powiedzieć, że czas to pieniądz. W ogóle według mnie czas człowieka jest bardzo... Bezcenny. Bezcenny, dokładnie. Dla mnie to w ogóle cenniejszy tak naprawdę od banknota. Ten czas, który poświęca się na coś, podczas gdy można by było go poświęcić na coś innego w tym samym czasie. Międzyczas jest cenny, ja robię tyle rzeczy w międzyczasie, że to po prostu kiedyś wam o tym opowiem. Binka uprawia czasowy Tetris. Tak. Dziękuję, kochana. Ty już wiesz. Te energie czasu tak roztrwaniać, to jest po prostu minuty, sekundy, to jest nasze życie. Więc tutaj od trójkątów się zaczęło, więc może wróćmy do nich. Chodzi o to, że często takie toksyczne dynamiki, że ktoś staje się oprawcą, ktoś staje się ofiarą, ktoś inny może wchodzić w rolę zbawcy, może też to wynikać z pewnego rodzaju nadużyć czy przeciążeń, które się przytrafiają niekoniecznie u alkoholików w domu. W każdych relacjach. Tak, one są na tyle popularne, że możemy to zaobserwować w
każdej dowolnej konfiguracji, w każdej dowolnej relacji, która nam się przydarza, pod warunkiem, że nie mamy włączonej uważności. Natomiast z chwilą włączenia uważności i monitorowania energii, jaka się wytwarza pomiędzy osobami, jesteśmy w stanie powiedzieć stop, wychodzę z trójkąta, ja się w to nie bawię. I wtedy życie się odmienia. Wtedy się zyskuje wolność. Już nie wspominając o tym, że czasami będąc jedynym człowiekiem na planecie, można samemu wcielić się na wszystkie trzy role. Dla siebie. Tak, bo czymże jest krytyk wewnętrzny, jak nie katem? Albo jakże często wpadamy w rolę ofiary sami przed sobą. I tutaj ja mogę ze swojego bogatego portfolio doświadczeń ofiary, tak, wyciągnąć kartę, w której już przerobiłam dużo, dużo lekcji. Już miałam pewne programy transformowane, a nadal jeszcze gdzieś tam podświadomie działałam w roli ofiary i nagle było takie to już nie muszę być ofiarą. Nie biją. Kochają, nie biją. Tak. Jak to? O, ja głupia. A jeszcze z tymi zbawca też tak potrafi samego siebie ocalać przed wyimaginowanym atakiem na przykład, którego nie ma w ogóle. O, znamy też takich agentów. Takich, co się bronią cały czas. Mhm. Tak. To jest walka z cieniem. Mhm. No jest taki wybawca i ofiara w jednym. Tak, i to jest upierdliwe dla otoczenia. Mhm. No. Tak, bo wtedy się nie przyjmuje do świadomości tego, że nie trzeba walczyć. Można schować oręż i zobaczyć, rozejrzeć się jak takim obiektywnym spojrzeniem, że wszystko jest okej. Zaakceptować to, że może być po prostu dobrze. Że nie ma wojny. Nie trzeba walczyć, uciekać. Tak, te role są w nas naprawdę silnie zakorzenione, dopóki się nie zorientujemy, dopóki nie pozyskamy narzędzi do pracy ze swoją psychiką. I myślę, że to jest jeden z tych argumentów, które przeważają za tym, żeby jednak korzystać i z terapii, i z różnych narzędzi psychologicznych, i różnych testów i praktyk duchowo-transcendencyjnych. To wszystko jest po to właśnie, żeby nas nauczyć obiektywnego patrzenia na rzeczywistość, bo wszystko, co nas dotyczy, jest neutralne. To my, nasze programy nadają odpowiednią barwę, skalę emocjonalną rzeczom, które się przydarzają. I to my decydujemy, jaka będzie nasza reakcja na to, co się przytrafia. Zatem audyt przynajmniej raz na rok. Przynajmniej. Jeśli nie, co tydzień. Tak. Jest taka przypowieść chińska, bodajże chińska. Nie pamiętam jej dokładnie, ale sens był taki, że w pewnej wiosce mieszkał sobie starzec, który miał syna. I syn ten złamał nogę i wszyscy zaczęli lamentować, że ojej, biedny człowieku, twój syn ma złamaną nogę, nie będzie ci pomagał w pracy, ojojoj, a mądry starzec mówi, jest jak jest, będzie jak będzie. Zobaczymy, co będzie. No i zmieniają się energie i nagle przychodzi do wsi jakiś zarządca, który zabiera wszystkich młodych chłopców na wojnę. Oczywiście syn starca zostaje, no bo ma złamaną nogę i jest niezdatny do walki.
No i wtedy cała wieś znów zbiera się nad starcem i zazdroszczą mu, jaki ty jesteś szczęśliwy, że ty twoje dziecko zostało z tobą, będziesz miał wsparcie na starość i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście starzec to kwituje również, że jest jak jest, a będzie jak będzie i zobaczymy. I tak się toczy cała historia, bo potem ten biedny syn przeżywa różne sytuacje, które w zależności od tego, jak się układa rzeczywistość, są albo pozytywne, albo negatywne. I tak jest dokładnie z nami. Zatem żegnamy się z wami słowami jest jak jest, a będzie jak będzie. Swoją drogą koniecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście, obejrzyjcie film o stulatku, który wyskoczył za okno i zniknął, oraz część drugą tego filmu o stujednolatku, który nie zapłacił rachunku i zniknął. To jest kwintesencja tego stwierdzenia, powiedzenia. Subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, polubiajcie, rozsyłajcie linki do wszystkich tych, z kim może ten odcinek zarezonować. Skomentujcie choćby kwiatuszkiem, serduszkiem, kropeczką. Tak, śmieszkiem. Tak jest. Wszystkie linki do nas, do naszych różnych innych gniazdek znajdziecie w opisie pod filmem. A jeśli chcecie postawić nam kawę, to zapraszamy na Patronite. Link również znajduje się na pod filmem. I zapraszamy do Koło Kwadrat. Koło Kwadrat przy ulicy Wycieczkowej 30 w Łodzi to nasze nowe miejsce, gdzie praktykujemy dużo różnych magicznych aktywności plastycznych oraz sportowych. I zapraszamy na zrzut kapeli. Tak. Tak. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Pa. Zapraszamy Was do wsparcia zrzutki na wyposażenie mojej pracowni. Jeśli i Wy macie dość złego wpływu fast fashion na nasze środowisko, zagłosujcie portfelem dorzucając się na profesjonalną pralkę i suszarkę do upcyclingu odzieży. Wspólnymi siłami, zmieniając nawyki konsumenckie, jesteśmy w stanie odwrócić destrukcyjne działanie przemysłu odzieżowego. Wspierając nas, zasilacie mody na upcycling. Dziękujemy za każdą złotówkę. Link do zrzutki znajdziecie pod filmem. Drodzy widzowie, zapraszamy Was też do butiku Ufology Gallery na portalu Etsy. Może tam znajdziecie swoje stroje mocy. Wasze zakupy wspierają finansowo nasze publikacje. Pozdrowienia! Link znajdziecie w opisie pod filmem.